Cześć, gsmaniak.pl, witam Was serdecznie. Od parunastu dni testujemy w redakcji Samsunga Wave 723. Telefon posiada ekran o przekątnej 3,2 cala. No jednak zważywszy na to, że telefon to taki typowy telefon ze średniej półki, który można nabyć za około 600 zł, no nie ma tutaj rewelacyjnego ekranu AMOLED, aczkolwiek ekran radzi sobie całkiem dobrze, no ale o tym może jeszcze sobie później porozmawiamy, że tak to określę, że tak powiem. Górna ściana telefonu skrywa wraz ze ślepką, co dla wielu z Was będzie z pewnością bardzo ważne, wejście na port micro USB. Godnym odnotowania jest to, że zaślepka działa poprawnie, nie ma tutaj żadnych luzów, ona ma taki jakby dwufazowy skok, dzięki czemu wszystko działa optymalnie. Zaraz obok zaślepki znajduje się wejście na słuchawki audio jack. Lewa strona telefonu skrywa przycisk do regulacji głośności oraz coś, co chyba służy do wpięcia smyczy, tak by to można było określić. Na dolnej ścianie telefonu można powiedzieć, że nie ma nic, natomiast co mnie bardzo ucieszyło, prawa ściana telefonu poza przyciskiem włączenia-wyłączenia telefonu skrywa także w sobie fizyczny spust aparatu. Jeśli chodzi o aparat, Samsung włożył tutaj aparat o matrycy 5 megapikseli, co ważne, razem z diodą doświetlającą LED, która sobie radzi bardzo dobrze jak na taki telefon. Tutaj mamy oczywiście standardowo głośniczek. Takie pierwsze wrażenie po wyjęciu z pudełka. Telefon sprawił na mnie wrażenie, jakby był wykonany z takich no bardzo przeciętnych plastików, jednak już po paru minutach okazuje się, że to wrażenie jest bardzo, bardzo mylące, ponieważ użyte plastiki są naprawdę dobrej jakości. Mało tego, tylna ściana telefonu sprawia takie wrażenie, jakby była nieco cięższa. Być może to wynika z tego, że jest ona lekko metalizowana, dzięki czemu telefon nieco mniej ślizga się w rękach. No jest to też z całą pewnością jedna z wielu takich mniejszych zalet właśnie Samsunga Wave 723. Poza standardem, który możemy znaleźć, czyli kabelkiem do komunikacji z komputerem, ładowarką oczywiście oraz słuchawkami, które no jednak są bardzo, bardzo plastikowe, aczkolwiek pełnią one swoją funkcję w sposób wystarczający. Samsung włożył jeszcze jedną taką fajną rzecz. Jest to taka specyficzna. Gdzie to jest? O, proszę bardzo, znalazło się. Osłonka na przednią ścianę telefonu. Całość polega na tym, że zdejmujemy tutaj tą część telefonu. Nakładamy tą osłonkę. Pyk. I po chwili możemy już się cieszyć tym, że przednia ściana telefonu, czyli właściwie wyświetlacz, bo on stanowi tutaj przytłaczającą większość tej ściany, jest wręcz doskonale zabezpieczony, więc z całą pewnością jest to bardzo fajne na swój sposób takie innowatorskie rozwiązanie, ponieważ przeważnie takie osłonki trzeba dokupować. No tutaj już Samsung się postarał i ta osłonka jest na miejscu. Telefon pracuje pod kontrolą systemu BADAOS, czyli autorskiego systemu od Samsunga, tutaj w wersji 1,1. System generalnie rzecz ujmując nie wnosi wiele nowego względem popularnej jedynki. Cały czas czekamy, co pokaże planowana już niebawem premiera BADAOS dwójki, która według Samsunga ma być w dużej mierze takim przełomem w rozwoju tego systemu. Aczkolwiek intuicyjność obsługi niewielka, ale łatwa do poszerzenia przez Samsung Apps, ilość widgetów, wreszcie intuicyjność, to chyba takie największe zalety tego telefonu. W sumie no, wiele o tym nie można mówić, ponieważ jest to zwykły TouchWiz, jest tutaj w wersji 3.0, czyli ten, który obecnie cały czas dominuje na rynku. Jednak warto poświęcić chwilę uwagi. Tutaj jeszcze informacje o systemie, zobaczcie. Beta 1.1, no, czyli w sumie to, o czym mówiłem. Warto poświęcić nieco uwagi wiadomościom SMS-owym. No, chodzi mi niestety o klawiaturę, która w tym telefonie jest dość kiepska, zwłaszcza jeżeli chodzi o orientację pionową.
Żeby napisać SMS-a bez błędów, no, trzeba mieć bardzo, bardzo szczupłe palce, albo też trzeba już naprawdę spędzić wiele godzin na ćwiczeniach, tak to mogę chyba określić. System podpowiedzi, no, w moim odczuciu wymaga jednak lekkiego dopracowania. No więc, no, widzicie, mogło to chyba działać nieco płynniej i lepiej, ale generalnie rzecz ujmując, nie jest tragicznie. Po prostu wydaje mi się, że w tym wypadku Samsung jednak mógł zainwestować już w klawiaturę Swipe w tym telefonie. No, tym bardziej, że ekran radzi sobie z dotykiem bardzo dobrze, dlatego też można wyjść z takiego założenia właśnie, że na tym telefonie Swipe już zdołałby się sprawdzić. Jeśli chodzi o odtwarzanie wideo oraz muzykę, no tutaj działa wszystko poprawnie, nie ma żadnych powodów do narzekania. Aczkolwiek nie nastawiajcie się na to, że na Wave 723 odtworzycie różnego rodzaju filmy w formacie DivX, XVID czy jeszcze w parunastu innych formatach, ponieważ telefon obsługuje w sumie tylko format MPEG oraz AAC. No, do tego jeszcze oczywiście dochodzi popularna MP3. Jeśli chodzi o internet, no właśnie tutaj wychodzi słabość tej klawiatury. Trzeba naprawdę dokładnie patrzeć, gdzie się tapie, że tak powiem, ponieważ o pomyłkę bardzo, bardzo łatwo. Wszystko działa dość stabilnie, dość dobrze, aczkolwiek telefon lubi łapać zwiechy, jeśli strona już waży nieco więcej. Na szczęście producent zainwestował już, tak to mogę chyba określić, w multidotyk, chociaż jego działanie, mimo tego, że generalnie rzecz ujmując jest dobre, pozostawia jednak odrobinę do życzenia. No, chociaż zobaczcie, teraz akurat wszystko idzie w miarę sprawnie, ale jeśli strona jest wagowo dość duża, dość konkretna, tak to mogę chyba określić, to w tym momencie trzeba już odrobinę odczekać, zarówno na wczytanie całej zawartości strony, jak i właśnie na jakieś dynamiczne, szybkie przewijanie oraz przybliżenie tekstu, czy to poprzez takie szybkie, dwukrotne tapnięcie, czy też właśnie poprzez multidotyk. No, być może tutaj ma wpływ na to niewielka ilość pamięci, jaką można znaleźć w tym urządzeniu na początku, ponieważ jest to niecałe 240 MB. Jeśli chodzi o internet, także dość, dość przykra wiadomość. Telefon nie radzi sobie z osadzonymi elementami flasha, przynajmniej mi się ta sztuka odpalenia, dajmy na to wideo osadzonego na stronie, nie udała. No, nie wiem, czy Samsung Wave 723 otrzyma aktualizację do najnowszej wersji BDO, chociaż, no, szczerze mówiąc, wątpię. Więc, no, trzeba się nastawić, że jeśli chodzi o usługi internetowe, mimo tego, że są one na swój sposób wystarczające, to dla wielu z Was, zwłaszcza dla tych takich bardziej zaawansowanych maniaków, którzy oczekują od smartfona tego, żeby w pełni potrafił zastąpić komputer, przynajmniej w niektórych tego aspektach, może być to dla tych osób telefon niewystarczający. Jeśli chodzi o połączenia głosowe, telefoniczne, wszystko działa bardzo dobrze. Pod warunkiem, że telefon ustawimy na maksymalny tryb głośności, ponieważ ustawienia systemowe jednak pozostawiają co nieco do życzenia. Żeby już teraz zbyt długo tej pogadanki o telefonie nie ciągnąć, czy Samsunga Wave 723 można Wam polecić? Wydaje mi się, że już o tym tak dość konkretnie napisałem w samej recenzji, ale tak gwoli ścisłości. Jeśli macie odrobinę wolnego czasu i chcecie jednak mieć telefon, który mimo tego, że kosztuje w cudzysłowie to tylko 500-600 zł, będzie taki w miarę nowoczesny, proponowałbym jednak odczekać do premiery nowej wersji BDAOS. Jeśli faktycznie okaże się ona być przełomowa, w tym momencie z całą pewnością warto będzie brać
te nowsze telefony właśnie z rodziny Wave'a. No polecam także Waszej uwadze telefony oczywiście z systemem Android, ponieważ no z całą pewnością za tą kwotę można już kręcić się koło całkiem dobrych telefonów, czy to Samsunga, czy to też różnych konkurencyjnych względem tej firmy korporacji, przykładowo Sony Ericssona, HTC czy paru innych. Generalnie rzecz ujmując, będzie to świetny telefon na początek Waszej przygody z telefonami dotykowymi. W każdym innym wypadku proponowałbym nieco się wstrzymać z zakupem tego telefonu. Tak gwoli ścisłości aparat, bo póki co o nim jeszcze było bardzo mało. Diode LED działa bardzo dobrze. Telefon, mimo tego, że jednak już mógłby uchodzić za taki nieco bardziej multimedialny właśnie w tym aspekcie fotograficznym, ma tendencję do prześwietlania zdjęć. Wideo, które można nakręcić tym telefonem, także jest przeciętne. No w sumie aparat jest dobry tylko i wyłącznie przy dobrym świetle dziennym, przy dobrym oświetleniu danego pomieszczenia bądź danej przestrzeni. W każdym innym wypadku telefon, jak i jego aparat są najzwyczajniej w świecie przeciętne. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do zapoznania się z całą recenzją tekstową oraz do częstych odwiedzin na gsmmaniak.pl. Pozdrawiam serdecznie, cześć!